Możemy zaczynać. Dobrze. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich organizatorów, o czym za chwilę na spotkaniu poświęconemu prezentacji, premierze raportu Wspólnice Danych, czyli o alternatywnym modelu zarządzania danymi cyfrowymi. Ja nazywam się Natalia Mileszyk i pracuję w Fundacji Centrum Cyfrowe, która to jest jednym ze współorganizatorów dzisiejszego spotkania. Fundacja Centrum Cyfrowe od już prawie roku tak naprawdę, nie prawie roku, ale przez cały 2020 i kawałek 2019 realizujemy projekt think tankowy Spoutech, w którym przyglądamy się temu, jak technologia wpływa na społeczeństwo, czyli właśnie temu społecznemu wymiarowi technologii. I w ramach tego jednym z zagadnień, którym się zajmujemy, którym zajmuje się dokładnie Janek, o tym więcej za chwilę, jest właśnie alternatywa, jest właśnie, są właśnie sposoby zarządzania danymi i to, w jaki sposób o danych mówić, jaką budować narrację, czy narrację własnościową, czy narrację prywatnościową, czy może jeszcze jakąś inną. I staramy się, żeby ten dyskurs w Polsce również był obecny. I bardzo nam miło, że dzisiejsze spotkanie organizujemy z Fundacją Instrad, właśnie której przedstawicielem jest Jan Zygmuntowski, tutaj obecny. W Instrad zapoczątkował pracę i działania wokół karty suwerenności cyfrowej, czyli projektu, o którym pewnie Jan za chwilę więcej powie i w ramach którego również właśnie model zarządzania danymi jest bardzo ważnym tematem i tego, w jaki sposób zarządzać danymi nie tylko w celu właśnie budowania komercyjnych podmiotów i wzmocnienia komercyjnych podmiotów, ale również budowania suwerenności cyfrowej, jakkolwiek ją rozumiemy. I bardzo nam miło, że dzisiaj jest z nami też Jacek Grzeszak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Później poproszę Jacka o chwilę jakby wyjaśnienie, dlaczego piję w tej dyskusji, co robicie, czym się zajmujecie, ale to za sekundę. Więc, bo chciałabym, żebyśmy zaczęli nasze spotkanie tak naprawdę od przedstawienia pewnego modelu właśnie, który wypracował Jan w ramach swojego raportu, który przygotował właśnie w ramach działania think tanku Spoutech, a później przejdziemy na chwilę do dyskusji, powiedziałabym tu w naszej trójki, wokół tego raportu, już może nie wokół samego modelu, tylko bardziej wokół filozofii i wokół potrzebnych systemowych zmian, a później bardzo zachęcam Państwa do wzięcia udziału w dyskusji. Przyjrzałam się do uczestników, mamy parę dobrze znanych nam nazwisk, więc mamy nadzieję, że ci Państwo, z którymi już się znamy, zabiorą głos, ale też ci, z którymi już się nie znamy, z chęcią się poznamy, również wezmą udział w dyskusji, zarówno o raporcie napisanym przez Jana, jak i również w ogóle o samym zagadnieniu zarządzania danymi i alternatywnych modeli zarządzania danymi, ponieważ mamy wrażenie, że w ogóle w Polsce niestety bardzo mało na ten temat się mówi, bardzo mało się dyskutuje i chcemy to zmienić. Z takich jeszcze organizacyjnych i takich logistycznych ogłoszeń, to spotkanie jest nagrywane, będzie później dostępne w internecie, więc jeśli ktoś z Państwa by chciał zabrać głos, włączając swoją kamerkę, do czego bardzo zachęcamy, bo to daje nam takie poczucie, że Państwo są z nami i takiego większego udziału w dyskusji, to też uwrażliwiamy na to, że później Państwa wizerunek będzie wykorzystywany. Zachęcamy również, po pierwsze oczywiście tutaj już Magda Gąbiewska, która nam pomaga na zapleczu, której za to bardzo już teraz dziękujemy, wrzuciła link do raportu, można na czacie zobaczyć i też Magda za chwilę wrzuci link do newslettera Spoutechu, do którego można się zapisać i kolejny numer newslettera będzie właśnie poświęcony wspólnicom danych. Bo właśnie, bo jakby powoli do brzegu, jak to mówię, bo za chwilę oddam głos Jankowi, ale chciałam tylko jeszcze tak anegdotycznie trochę, albo że tak miało być po prostu. Ze dwa dni temu otworzyłam newsletter MIT, który tam regularnie dostaje na skrzynkę swoją i główny tytuł ostatniego wydania newslettera brzmiał mianowicie, że dane dotyczące COVID-u są danymi publicznymi, są dobrem wspólnym. I okazało się, że w Stanach Zjednoczonych właśnie administracja Trumpa odebrała zarządzanie danymi dotyczącymi COVID-u agencji Center of Disease Control and Prevention i przez to obywatele zostali pozbawieni bezpośredniego dostępu do tych danych, przez co z automatu pewnego rodzaju inicjatywy i pewnego rodzaju działania, które były oparte na publicznie dostępnych danych, na przykład jak COVID-ExitStrategy.org, taka strona internetowa, która zbierała dane, agregowała dane, ale też mapowała i proponowała pewne modele wychodzenia z pandemii.
nie mogły dalej funkcjonować. I właśnie podniósł w Stanach Zjednoczonych, właśnie trwa taka dyskusja wokół danych covidowych. My dzisiaj w naszej dyskusji, mam nadzieję, że wyjdziemy poza dane covidowe i w ogóle porozmawiamy o tym, co dalej z danymi w 2020, jak powinniśmy nimi zarządzać, gdzie szukać pomysłów, gdzie szukać alternatyw. I zacznijmy może tę rozmowę po prostu od prezentacji modelu zaproponowanego przez Jana. Janku, oddaję Ci mikrofon i 10 minut, bardzo proszę, o Twoją prezentację. A my na chwilę z Jackiem się wyłączamy i wyciszamy. Nie będę przedłużał, mam nadzieję, ponad te 10 minut. Cześć, dzień dobry wszystkim słuchaczom i słuchaczkom. Mam nadzieję, że widać teraz prezentację, którą właśnie włączyłem. Wspólnice danych to jest pomysł na zarządzanie danymi, który kiełkował od dłuższego czasu i to jest oczywiście trochę nowomowa, to jest zupełnie nowe słowo, które ma też oddać nowe zjawisko, z którym się zmagamy. To jest propozycja modelu organizacji, która może zarządzać tymi danymi cyfrowymi, ale w jakimś konkretnym celu, w konkretny sposób. Zajmuję się tym badaniem tego też naukowo i te badania jeszcze trwają, więc też to nie jest tak, że to jest już ostatni model, że to jest ostatnie słowo i że znaleźliśmy ten jakieś złote rozwiązanie, panaceum na wszystkie bolączki gospodarki cyfrowej, ale na pewno mam wrażenie, że to jest jakiś krok naprzód i też pilotaże za granicą pokazują, że warto próbować. Ale zaczynając od samego początku, czyli czym właściwie jest ta wspólnica danych? Tak definicyjnie w raporcie proponujemy, żeby przyjąć definicję, że wspólnica danych to po prostu zaufana instytucja, która zarządza danymi zgodnie z interesem publicznym. To znaczy bierze pod uwagę nie tylko interes komercyjny i wartość komercyjną, jaką dane mają, i bierze nie tylko pod uwagę zagadnienia prywatności i zgody pojedynczego użytkownika czy użytkowniczki, ale bierze też szerszy interes publiczny, interes na przykład niedoreprezentowanych aktorów gospodarczych albo społecznych i dzięki temu stara się balansować między tymi różnymi interesami, dbając o właściwy dostęp, model biznesowy, zarządzając tym przepływem danych. Taka wspólnica danych składa się z kilku elementów. Pięć z nich jest omówionych w raporcie, które są podstawą do tego, żebyśmy sobie z takiego konceptu czysto właśnie takiego idealistycznego, czym ona może być, przeszli do realnej budowy prawnej, technicznej, inżynieryjnej takiej wspólnicy danych. Te pięć takich obszarów omówionych w raporcie to jest właśnie architektura techniczna, czyli po prostu warstwa oprogramowania, tego, na co dokładnie składałoby się oprogramowanie, jak musiałoby być logicznie skonstruowane, żeby ona funkcjonowała, jakie są właściwości takiej architektury, czyli na co ona pozwala, na przeglądanie danych, może na wykonywanie operacji algorytmów, na raportowanie, na pozyskiwanie płatności, co dokładnie ta architektura ma robić. Później skąd ma pozyskiwać dane taka wspólnica danych, jaki prowadzić model biznesowy, znaczy skąd pozyskiwać środki, za co pobierać opłaty, co miałoby sprawić, że ten model byłby rzeczywiście zrównoważony i byłby jakąś alternatywą dla takich zamkniętych, prywatnych, korporacyjnych silosów. Po czwarte, to jest forma prawna operatora wspólnicy, to znaczy czy wspólnica danych powinna być zarządzana przez prywatne podmioty, przez NGOsy, przez państwowe podmioty. Tutaj też taka dyskusja toczy się od dawna i są pewne propozycje. No i wreszcie, jaka jest licencja dla tych danych, czyli trochę odpowiedź na problemy związane z tym, czy RODO blokuje nam możliwość w ogóle zbierania danych w jednym miejscu i zarządzania nimi w jednym miejscu. A jeśli to już robimy, to czy te dane będą prywatne, będą dalej poufne w przypadku danych chociażby ważnych dla firm i związanych z tajemnicą handlową, jaka licencja zabezpiecza to, że z jednej strony taka wspólnica może operować tymi danymi, a z drugiej strony cały czas staramy się chronić interes jednostki czy interes jakiegoś małego podmiotu gospodarczego. Przechodząc bardzo krótko przez to i pokazując, że te koncepcje są już bardzo konkretne i rzeczywiście taką wspólnicę danych można traktować jako konkretną propozycję, realną propozycję, którą można testować w gospodarce, przede wszystkim pokazujemy architekturę tej wspólnicy danych. Tutaj na prezentacji przykładowo pokazuję, jak wyglądałaby federacyjna, czyli rozproszona architektura wspólnicy.
to jest najtrudniejsza architektura, bo oczywiście scentralizowaną łatwo sobie wyobrazić i zbudować, natomiast to też pokazuje, federacyjna struktura też pokazuje, że nawet bardzo zaawansowane modele, w których każdy podmiot czy każdy z nas może trzymać dane dosłownie na własnym telefonie, a przy tym dalej możliwe jest tworzenie chociażby algorytmów sztucznej inteligencji w modelu federacyjnego uczenia, gdzie ten algorytm krąży między kolejnymi urządzeniami, uczy się na nich, ale nigdy dane nie są przesuwane czy nie są przekazywane podmiotowi, co do którego moglibyśmy się obawiać, że na przykład te dane zabierze. Takie przypadki mieliśmy, kiedy Google i DeepMind trenowały algorytmy w służbie zdrowia w Wielkiej Brytanii. Projekt Opal na MIT też sugeruje, że jest wiele zasad, które mogą zabezpieczyć interesy konkretnych użytkowników, użytkowniczek. Na przykład to, że to algorytm przenosimy do danych, czy to we wspólnicy, czy właśnie na serwerach właścicieli danych, że dane nie opuszczają repozytorium, możemy weryfikować przez interfejs to, czy algorytmy w ogóle, czy te algorytmy, które przychodzą do nas, żeby być testowane na danych, czy one są wiarygodne, zaufane, czy są w ogóle potrzebne, czy chcemy, żeby takie algorytmy powstawały, czy mogą być one no, nie w naszym interesie i niezgodne z interesem publicznym. No i oczywiście zwracamy tylko zagregowane wyniki, które dalej zabezpieczają te konkretne osoby. Więc od strony architektury to jest jak najbardziej możliwe, żeby wykorzystać szereg zasad technicznych federacyjnego uczenia, homomorficznej enkrypcji. Dzięki temu nie ma problemów, że te dane rzeczywiście wyciekną albo że są przekazywane w jakiś niewłaściwy sposób. Jeśli chodzi o formę prawną tego operatora, co też jest takim dosyć technicznym zagadnieniem, ale mającym kilka takich ciekawych wyjść, często mówi się o tym, że warto korzystać z repozytoriów, które już istnieją, to znaczy już z takich podmiotów i z takich operatorów danych, którzy wiedzą, co robić z tymi danymi, którzy mają doświadczenie w postępowaniu w jakiś etyczny sposób albo w sposób bezpieczny z danymi, natomiast nie będą bezpośrednio instytucjami komercyjnymi, to znaczy unikamy sytuacji, w której interes kogoś, kto ma zabezpieczać nasze dane i ma ten dostęp jakby każdorazowo weryfikować, czasami nie dopuszczając niektórych podmiotów do dostępu do danych, no ten interes nie może być sklejony zarazem z interesem podmiotu komercyjnego, którego nadrzędnym interesem jest maksymalizacja zysku. W takim przypadku oczywiście to monitorowanie, nadzorowanie dostępu stałoby trochę pod znakiem zapytania. Za granicą często mówi się, w przypadku Kanady chociażby, gdzie mieliśmy ten projekt googlowski w Toronto, mowa była o tym, że właśnie samorządowe instytucje kultury, jak na przykład biblioteki, mogą być rozszerzane, żeby być operatorami wspólnicy, ponieważ już teraz mają i zasoby techniczne, i zdolności kompetencyjne, żeby prowadzić cyfrowe archiwa, w związku z czym mogą rozszerzać się też na wspólnicę danych. Szczególnie w przypadku, w którym te dane są związane z samorządem, z użytecznością publiczną, z danymi miejskimi. Innym przypadkiem i propozycją jest repozytorium naukowe należące na przykład do uczelni, instytutu badawczego. To szczególnie, gdy mamy dane dotyczące jakiegoś sektora, czyli na przykład dane edukacyjne, przemysłowe, dane zdrowotne i medyczne, gdyby był to instytut badawczy albo uczelnia medyczna. I trzecim takim wariantem jest po prostu jednostka publiczna, to znaczy instytucja gospodarki budżetowej w polskim prawie, która ma osobowość prawną, samodzielnie gospodaruje mieniem, więc ma prawo też pobierać opłaty, mieć swój własny model biznesowy, natomiast jest elementem sektora finansów publicznych, więc ma prawo też otrzymywać dotacje budżetowe. Tu przykładami może być Główny Urząd Statystyczny, Centralny Ośrodek Informatyki albo zupełnie nowa jednostka i w takim przypadku pewnie zarządzalibyśmy danymi demograficznymi, danymi telekomunikacyjnymi. To jest dyskusja, która wybuchła przy COVID-zie, prawda, gdzie była mowa, że minister cyfryzacji może mieć dostęp do tych danych. W tym przypadku chcielibyśmy, żeby jeśli te dane rzeczywiście będą bardzo granularne, no to żeby one były zarządzane przez osobną instytucję, która właśnie pilnuje ich bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o model biznesowy, czyli coś, co często jest poddawane w wątpliwość, czy właściwie, czy da się tutaj zbudować jakiś model biznesowy. Do tej pory dominującym modelem zarządzania danych, takim powiedzmy, który ma służyć szerokiemu społeczeństwu, było po prostu otwieranie danych i model otwartości danych. Jednym z wniosków z tego raportu i w ogóle z badań w tym obszarze jest, że otwartość danych
dobiega swojego końca. To znaczy możemy wiele danych takich spod znaku instytucji, informacji publicznych, takich statystyk generalnych dawać w otwartym dostępie, natomiast jeśli te dane będą bardziej granularne i będą pozwalały nam na tworzenie bardziej zaawansowanych algorytmów, no to niestety musimy regulować ten dostęp. Przykładowo, jeśli mamy dane energetyczne z liczników gospodarstw domowych, no to dostęp do tych danych w formie takiej bardzo granularnej umożliwiłby stwierdzenie, kto konkretnie w których godzinach przebywa w domu na podstawie na przykład danych energetycznych o korzystania z oświetlenia. Takie dane są już danymi osobowymi, ponieważ mogłyby wpłynąć, no mogłyby naruszyć jakoś życie tej osoby w razie gdyby ktoś je pozyskał, tak, i na przykład włamał się po prostu do czyjegoś domu. To jest jedna strona tego medalu, druga jest oczywiście taka, że właśnie potrzebne jest zrównoważone podejście do tych danych i operator tych danych musi też uzyskiwać jakąś korzyść. Z jednej strony, żeby tworzyć barierę wejścia dla dużych podmiotów, które tak to z tych otwartych danych skorzystają bardzo chętnie i uzyskają te korzyści znacznie szybciej niż małe podmioty, ale z drugiej strony, żeby ten operator sam też nabywał kompetencji, tworzył nowe usługi, pomagał innym aktorom czy użytkownikom po prostu skorzystać z tych danych, w jakiś taki sposób oferuje na przykład wsparcie techniczne. Więc model biznesowy może przewidywać kilka różnych sposobów pozyskiwania środków. Może to być i powinno nawet być takie pobieranie opłat za dostęp do danych przez interfejs programistyczny. Tu przede wszystkim takie pobieranie mogłoby mieć zróżnicowany poziom, to znaczy jeśli mamy mały podmiot, jeśli to jest na przykład startup kilku studentów, który powstaje na uczelni, no to możemy wtedy sobie ten dostęp ułatwiać zdecydowanie, żeby wzmacniać taką oddolną innowacyjność, no ale jeśli mamy bardzo duży podmiot komercyjny, który tworzy już kolejny produkt czy usługę, to powinniśmy traktować bez jakichś większych ulg, wiedząc, że ten podmiot na pewno uzyska z tego korzyści. Możemy sprzedawać abonamenty, które obejmą obsługę klienta, pomoc techniczną, albo w ogóle dodatkowe usługi przez centrum kompetencji, bo jednak takie centrum się wytworzy u operatora, który będzie musiał zajmować się tą wspólnicą. Za granicą też wytworzył się taki model, że w przypadku hackathonów i w przypadku takich właśnie pilotaży udostępniania danych często powstają wydarzenia albo konkursy, w których biorą też udział partnerzy komercyjni, którzy korzystają z tego, że mają już gotową infrastrukturę, mają gotowe kompetencje, a mogą dzięki temu stworzyć wydarzenie, na przykład udostępniając też swoje dane w tej wspólnicy i wokół tego organizując wydarzenie pod tytułem hej, dołożyliśmy też nasze dane, chcemy zainteresować szerokie społeczeństwo tym, że coś takiego się odbywa. Wiemy, że tych hackathonów w ostatnich latach powstało bardzo dużo i rywalizują trochę ze sobą o uwagę. Czasami organizują się w jakieś takie większe hackatony, jak chociażby Hakie, ale ten model też może dobiegać końca i mniejsze podmioty mogą chcieć łączyć się właśnie wokół wspólnic danych, żeby mieć no takie stałe instytucje, które zarządzają takim hackatonem. No i ostatnim modelem, który jest chyba najbardziej oczywisty, jest po prostu pozyskiwanie grantów od instytucji publicznych i organizacji pozarządowych za prowadzenie działalności, która właściwie wpisuje się po prostu w misję publiczną i która jest swego rodzaju takim elementem usług publicznych nowego typu, które możemy wyróżnić obok tych z XX wieku, które uznaliśmy za potrzebne i utrzymywane przez państwo, to znaczy powszechną edukację, utrzymywanie dróg, podstawowej łączności, zapewnianie wody i elektryczności. Te wszystkie obszary uznaliśmy, że są kluczowymi kompetencjami państwa. Powinniśmy się zastanowić, czy właśnie tworzenie takiego ekosystemu zaufania też nie jest podstawową kompetencją sektora publicznego. Natomiast nie da się uciec też od jednego wątku i dlatego o nim powiem, podając tutaj taki cytat z tego raportu, to znaczy nie jest możliwe znalezienie idealnego modelu biznesowego, takiego, który zaspokoi wszystkie strony, takiego, który będzie, wiecie, win, 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 to jest niemożliwe i nie ma co ukrywać tego. W sytuacji, w której mamy tak dużą nierównowagę na rynku,
no, trzeba przyznać, że po prostu może być konieczne stworzenie regulacji, które będą na przykład nakazywały przeniesienie prywatnych danych należących do korporacji z domeny prywatnej do domeny publicznej i mówi o tym szereg ekspertów i prawa, i ekonomistów, i ekonomistek. Co więcej, tego typu koncepcje pod hasłem interoperacyjności są w tym momencie dominującym pomysłem na nowe regulacje w Unii Europejskiej, więc nie jest to nawet specjalnie radykalna propozycja. Pytanie tylko, czy ta interoperacyjność, to otwieranie korporacyjnych silosów odbędzie się właśnie przez takie po prostu zupełnie otwieranie, czy na przykład stworzymy właśnie zaufane instytucje, które będą tym zarządzały. Trzy realne propozycje, które prezentujemy w tym raporcie do których zachęcamy, które chcemy zostawić i do których chcemy też właśnie zachęcić różne podmioty, przede wszystkim rządowe instytucje, ministerstwa, to są propozycje kolejno tak, wspólnica danych zdrowotnych, czyli wspólnica danych, która zbiera wszystkie dane zdrowotne, medyczne, również z urządzeń, z innych platform, ze szpitali, od komercyjnych dostawców, od dostawców publicznych i w ten sposób pozwala tworzyć rzeczywiście rozwiązania telemedyczne, sztuczną inteligencję w służbie zdrowia. I ta wspólnica danych zdrowotnych, mam wrażenie, że jest bardzo powiązana z tym kryzysem koronawirusa, który mieliśmy, więc też pisząc ten raport miałem takie poczucie, że rozmawiamy o czymś, co jest bardzo realne, bo właśnie wszyscy mówią o udostępnianiu danych związanych z COVID-em, no tutaj mamy przykład akurat danych w ogóle zdrowotnych. To jest wspólnica danych komunalnych, czyli zbierających dane z użyteczności publicznej, z transportu, z mieszkalnictwa, również z platform takich jak Uber, Airbnb, Booking, żeby mieć całościowe zrozumienie tego, co się dzieje w mieście. I trzecia wspólnica to jest wspólnica danych energetycznych, która swoją drogą jest w tym momencie już dyskutowana, bo z tego, co wiem, polskie sieci energetyczne mają być, elektroenergetyczne mają być operatorem takiego centrum informacji o rynku energii, czyli to się bodajże nazywa CIRE albo COIRE i w ten sposób mają zbierać dane właśnie z liczników energii, z mniejszych wytwórców, takich jak spółdzielnie energetyczne, jak klastry energii, ale też z większych podmiotów, dzięki czemu możemy mieć takie inteligentne bilansowanie całego systemu energetycznego, co też jest podstawą do tego, żeby sensownie przejść na odnawialne źródła energii i móc je bilansować w skali całego kraju. Wszystkie te trzy propozycje są realne. W raporcie pokazujemy, jakie są źródła danych, jak mogłyby uzyskiwać przychody i w jaki sposób mogłyby przysłużyć się do tworzenia innowacyjnej, nowoczesnej gospodarki w Polsce. Kończąc tą prezentację, potrzebujemy czegoś, co brytyjska Nesta określiła ekosystemem zaufania dla danych. I ten ekosystem byłby wytworzony właśnie z różnego rodzaju wspólnic, oczywiście też może z mniejszych podmiotów, niekoniecznie ze wspólnic. Istnieją też takie propozycje jak spółdzielnie danych, trusty danych, natomiast wspólnice danych są taką propozycją, która po pierwsze zabezpiecza interes publiczny, a po drugie, która jest niezwykle uniwersalna, bo umożliwia i działalność właścicielom danych, użytkownikom, użytkowniczkom, którzy mają wpływ jako swego rodzaju spółdzielcy czy akcjonariusze, mają wpływ na politykę takiej wspólnicy, ale też inne podmioty mogą być członkami i przez to powstaje takie publiczne współzarządzanie danymi zupełnie nowego typu. Mam wrażenie, że tak jak w XX wieku i XIX wieku powstał szereg takich instytucji, które dziś są na przykład w prawie handlowym istnieją, mamy spółki, mamy NGOsy, czyli fundacje, stowarzyszenia, że bardzo wiele takich instytucji powstało w przeszłości do różnych wyzwań, które mieliśmy jako społeczeństwo przemysłowe, w społeczeństwie współpracy, w społeczeństwie informacyjnym potrzebujemy takich podmiotów i instytucji zupełnie nowego typu i mam nadzieję, że wspólnice danych są właśnie tego typu instytucjami i będziemy próbowali je tworzyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, Janku, szczególnie za zajmowanie czasu. Może zacznijmy od tego, Jacku, że oddam na chwilę głos sobie, żeby Jan mógł na chwilę odetchnąć. Powiedz mi, co ty tu robisz z nami dzisiaj, to znaczy jaka jest rola PIE w tej całej dyskusji o danych i o alternatywnych modelach zarządzania danymi, bo to jest zostało ujawnione. Dzień dobry Państwu. Tak, ja reprezentuję Polski Instytut Ekonomiczny. Polski Instytut Ekonomiczny jest publicznym think tankiem ekonomicznym i mamy 7 zespołów, w których zajmujemy się różnymi obszarami ekonomii, także ekonomią związaną z gospodarką cyfrową, z tymi wszystkimi zagadnieniami związanymi właśnie z telekomunikacją, automatyzacją, robotyzacją, z danymi, spółkami cyfrowymi. Z tym wszystkim, czym się zajmuje Centrum Cyfrowe, tylko od strony ekonomicznej. I jednym z naszych projektów, który teraz prowadzimy także w współpracy z Centrum Cyfrowym i z Instratem i z moimi współpanelistami dzisiejszymi, jest projekt dotyczący dzielenia się danymi, to znaczy gotowości dzielenia się danymi z instytucjami publicznymi, z danymi, o których też Janek mówił w swojej prezentacji, z takich obszarów, w których dostarczane są usługi publiczne, w których państwo jest w stanie te usługi usprawnić lub znacząco poprawić ich jakość dzięki tym danym. Także my do takiego projektu, tylko my się na razie do tego, że tak powiem, zaczynamy pracę nad tym projektem i to jest jeden tutaj, rozumiem, tropów, do których chyba nawiązywałaś, Natalio. Natomiast zajmujemy się też innymi obszarami, pracujemy, będziemy szykowali foresight cyfrowy w tym roku. Wydawaliśmy ostatnio raport o automatyzacji transportu, o autonomicznym transporcie. Szykujemy, teraz będzie niedługo wychodził raport o wartościach niematerialnych. Więc od całej strony innowacyjnej gospodarki do tego podchodzimy. To tyle chyba o Polskim Instytucie Ekonomicznym. Nie wiem, czy przejść do raportu Janka, czy oddaję głos ci na razie, Natalio. Proszę uwagi od razu. Ja bym chciała, zanim przejdziemy do oceny i rozmowy o samym modelu zaproponowanym przez Janka, chciałabym trochę jednak wrócić do początku tej dyskusji, w ogóle do tego, dlaczego ten raport powstał. I pytanie do was, jakbyście tak w bardzo żołnierskich słowach, bym tak u was poprosiła, podsumowali, dlaczego obecne modele zarządzania danymi się nie sprawdzają, bo rozumiem, że jeśli szukamy nowych modeli, to coś nie działa w obecnym systemie. Jakbyście zdefiniowali największe wyzwania, czy największe jakby gdzieś tam deficyty obecnego sposobu myślenia o danych. Rozumiem, też chciałam to doprecyzować, że w raporcie Janka przede wszystkim jest mowa o danych osobowych, ale oczywiście możemy też sobie wyobrazić zarządzanie danymi nieosobowymi. Jak wszyscy doskonale... Po lekturze raportu Janka nie mam takiego wrażenia, żeby to było danych osobowych głównie. Mam wrażenie, że bardziej właśnie te dane nieosobowe tam dominują. I tu możemy zacząć dyskusję. Widzę, że też jest wielu ekspertów od danych osobowych na sali z nami, w naszej wirtualnej sali, że jednak gdzieś tam ta granica między danymi osobowymi i nieosobowymi jest bardzo, powiedziałabym to, cienka. W sensie znaczeniu, że bardzo wiele jednak danych, byśmy jeszcze jakiś czas temu uznawali może za nieosobowe, jednak okazuje się, że przy obecnym reżimie prawnym są jak najbardziej danymi osobowymi, więc też ta definicja wydaje mi się została rozszerzona, co jest oczywiście bardzo dobrym krokiem. Ale wracając do tego pytania o jakieś deficyty i braki obecnego systemu, jakbyście określili, nie wiem, po 3 największe deficyty albo 3 największe porażki obecnego systemu zarządzania danymi osobowymi, czyli takiego podejścia, że albo mówimy gdzieś tam tylko i wyłącznie w perspektywie własnościowej, jeśli chodzi o dane, jest taka narracja dominująca, albo też z drugiej strony jest też cały nurt mówienia o danych w kontekście tylko i wyłącznie prywatności, który też jakby uniemożliwia na przykład rozmowę o wspólnicach danych, więc jakby gdzie są te braki, co nie działa i co takie rozmowy, jak ta nasza dzisiejsza, mogą zmienić? Gdzie powinniśmy, w jakim kierunku musimy szukać rozwiązań? Jan, ja jestem za tym, żeby Jacek zaczął, bo ja chętnie usłyszę to i nie chcę zbajasować twojego podejścia. Zbajasować, czyli nie chcesz wpłynąć na Jacka podejście, więc Jacku... Piękne staropolskie słowo. Prawie mnie striggerowałeś. Chciałem...
Trudno mi trzy rzeczy wymienić. Ja mam, szczerze powiedziawszy, takie przemyślenie, bo też się zajmowałem właśnie w tym naszym projekcie czytaniem różnych publikacji i badań z ostatnich lat dotyczących danych. Ja mam wrażenie, że cały czas, mówię to w imieniu ekonomii bardziej jako nauki, że nie za bardzo wiemy, jak w ogóle podejść do tego jeża. To znaczy te dane no, są czymś zupełnie innym niż do tej pory różne dobra, które funkcjonowały w gospodarce. Bo to chociażby już po tych porównaniach widać, tak? Po tym porównaniu dane do ropy, potem było dużo głosów, że w sumie to nie za bardzo do ropy, bo ropa jest jednak jakimś kończącym się zasobem, który trzeba wydobyć, a dane można generować w nieskończoność. No, ja właśnie, napisałam tutaj swoim znajomym, że nie będziemy mówić o tym, że dane to ropa. Już tak. Nie podpisałem się pod tymi obietnicami. Nie, ale tak zupełnie poważnie, ja chciałem od tego wyjść do ogólnego wniosku, że my nie za bardzo cały czas wiemy, co, jak to traktować. Widzimy, że są ogromne fortuny na tych danych rosną i to jest faktycznie wielkie wyzwanie, że to w nawet dzisiejszym numerze Tygodnika Gospodarczego naszego Instytutu jest mój tekst na ten temat. Google i Facebook, czyli jedne z największych i najbogatszych teraz firm światowych, prawie w całości opierają swoje modele biznesowe na dostarczaniu reklam, ale dostarczaniu reklam opartych na tych danych. I więc można w dużej mierze przypisywać rzeczywiście te fortuny danym. Tylko jak już wchodzimy, no są różne metody i próby wyceniania tych wartości tych danych, to natrafiamy na różne pułapki po drodze. No bo możemy spojrzeć na to w ten sposób, że te strony Facebook, dajmy na to, ma ileś tam miliardów użytkowników i możemy podzielić jego przychody przez tych liczbę użytkowników. No tylko można łatwo z kolei odbić tutaj piłeczkę, że no nie każdy użytkownik jest tak samo cenny, bo z jednej strony osoba, która mniej zostawia tych danych jest może być mniej wartościowa, ale też wszystkim ważny jest ostatecznie portfel tej osoby, to znaczy jeśli celem Facebooka jest dostarczenie atrakcyjnych, jakby wyłożenie na talerzu potencjalnych klientów dla firm, bo Facebook trochę działa jak taki pośrednik pomiędzy reklamodawcami a potencjalnymi klientami, no to dla nich znacznie bardziej cenny jest klient, który jest albo zamożniejszy, albo jest na jakichś rozstajach życiowych dróg i wiadomo, że będzie dużo inwestował, zmieniał, nie wiem, przebudowywał mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby samo utrafienie w to, które dane, ile są warte, jest dosyć trudne, bo w takim najbardziej płynnym modelu to wartość tych reklam, na których zarabia Facebook, jest w dużej mierze zależna od tych właśnie osób bardziej, jak to nazwać, korzystnych, bardziej... Ale czy to jest główny problem z obecnym modelem, że ekonomiczna wartość danych jest tak trudna do uchwycenia, czy jednak ten problem, czy jakieś wyzwania z zarządzaniem danymi jest jednak gdzie indziej? W sensie rozumiem diagnozę. Znaczy, moim zdaniem to jest coś, co blokuje, dosyć skutecznie blokuje wprowadzenie nowego modelu, bo nie wiadomo, jak wprowadzać ten model. No, to jest moim zdaniem od strony ekonomicznej problem. To znaczy problem taki, że dopóki nie zrozumiemy, ekonomiści bardzo starają się przyporządkować to do różnych starych teorii i tego się nie za bardzo daje przyporządkować, bo ani dane nie są za bardzo taką sensu stricte opłatą, chociaż można do tego to trochę przybliżyć, ani nie są jakimś łatwo... Bo też zwróćcie uwagę na to, że problem z przenoszeniem i handlem danymi jest taki, że te dane mają po pierwsze wartość w dużych klastrach, po drugie mają wartość przy konkretnych algorytmach. I też otwartą dyskusją jest to, na ile wartościowe są same dane, a na ile wartościowe są te algorytmy, a te dane są mało wartościowe. Więc moim zdaniem, dopóki my trochę nie odpowiemy sobie na te pytania, to trudne jest zaplanowanie jakiejś rewolucji w obszarze tego zarządzania danymi, no tak mówiąc od strony ekonomicznej. I to jest moim zdaniem coś takiego dla mnie fundamentalnego problemu, którym i przez to rzeczywiście grzęźniemy, i tu się zgadzam z Jankiem, w mało efektywnych modelach, takich mocno prywatnych. Ja tylko chciałam skomentować tak bardzo na szybko, że też ciekawe, że jakby odpowiadając na to pytanie też używasz takiego języka, na przykład słowa handel, który jest jednak, powiedziałabym to mocno dwudziestowieczną koncepcją. I dlatego Janku, jakby jak ty się odniesiesz do tego, czy to jakby, no bo ty proponujesz już jednak jakieś konkretne rozwiązanie, też jesteś ekonomistą, mamy dwóch ekonomistów dzisiaj w naszej wirtualnej sali, więc pytanie, czy jakby bez takiego zrozumienia ekonomicznego można jednak próbować na podstawie może innych przesłanek, wartości i punktów wyjścia, bo rozumiem, że twój model gdzieś tam bazuje bardzo
niekoniecznie właśnie na, oczywiście wychodzi z modelu ekonomicznego pewnego i jakby też o tym mówisz, ale gdzieś tam tym słowem kluczem dla mnie jest interes publiczny. I też jakbyś w ogóle mógł wrócić do tego pojęcia, bo jednak w polskiej przestrzeni, w debacie publicznej interes publiczny jest rzadko występującym zjawiskiem i różnie rozumiany. Więc pytanie, jak ty rozumiesz interes publiczny i czy mam rację, że wokół tego budujesz po prostu jakby potrzebę zmiany pewnego myślenia o właśnie o modelach zarządzania danymi i czy ekonomia jakby wchodzi na początku, czy jednak może być później gdzieś tam dopiero dodana do tego modelu, który wychodzi właśnie z innych trochę założeń? Nie wiem nawet, czy ekonomię umieszczałbym na początku, czy na końcu, czy totalnie jakby w jakiejś takiej wspólnej dyskusji z innymi dyscyplinami. Ostatnio po jednak długim okresie zajmowania się głównie ekonomią z przyjemnością odkrywam, że istnieje też filozofia, socjologia, ci ludzie mają coś do powiedzenia i są w stanie coś zdiagnozować. I myślę, że raczej tutaj, że chcąc sobie powiedzieć na pytanie, czym są dane, jaką mają wartość, tu musimy trochę tego szukać. Natomiast wracając do, bo twoje oryginalne pytanie jest właśnie o stricte zarządzanie. I ja chciałbym uciec, bo wiem, że Jacek też wspomniał o tym, że ciężko jest zdefiniować dane. Totalnie się z tym zgadzam i oczywiście jakieś tam swoje własne definicje mam i przemyślenia, ale jak w to wejdziemy, to jest strasznie długa dyskusja. W zarządzaniu danymi widzę dwa główne problemy. I trzeci, który jakby jest związany z tym interesem publicznym. Pierwszy jest taki, że dane są wykorzystywane tylko przez tych, którzy je zbierają, a zbierają je ci, którzy mają największe, najbardziej korzystne aparaty technologiczne do tego i zupełnie tak jednostronnie po prostu zgarniają z całej aktywności dane w formie pewnej renty ekonomicznej i po prostu trzymają je i wykorzystują tylko dla siebie. Więc z jednej strony mamy to, że ten zysk jest całkowicie prywatyzowany przez ten podmiot. Drugą stroną jest to, że przez to, że on jest wykorzystywany tylko przez nich, to ma całą masę jeszcze niewykorzystanych zastosowań. To znaczy tego właśnie, że gdybyśmy te dane przesunęli do jakiejś wspólnej przestrzeni i udostępniali częściej naukowcom, młodym badaczom, osobom, które chcą tymi danymi, czy nie wiem, lekarzom i tak dalej, to moglibyśmy znacznie szybciej tworzyć pewne innowacje. Jak sobie spojrzymy na wzrosty produktywności przez ostatnie 30 lat, produktywności pracy, no to widzimy, że tak naprawdę one są stagnacyjne. W Unii Europejskiej są po prostu stagnacyjne i pisało o tym już wielu autorów, że wszystkie wzrosty, które mamy, wynikają właściwie tylko z coraz szybszych łączy internetowych, dzięki czemu handel przebiega szybciej. Więc w transporcie i w handlu mieliśmy bardzo duże zyski i one wpływają na całą resztę, w przemyśle przez ciągłe inwestycje w robotyzację, ale w usługach to się nie dzieje. I nie dzieje się głównie dlatego, że cały czas ten komponent pracy człowieka nieautomatyzowalnej jest bardzo duży. Więc jeśli chcemy mieć jakąś innowacyjną gospodarkę, no to musimy zacząć te dane wykorzystywać szerzej niż tylko przez te pojedyncze silosy. Więc ja wiem, że to brzmi podobnie, bo to są dwie strony tej samej monety. Z jednej, że tylko te podmioty to wykorzystują i stają się ogromne i jakby mają nieporównywalny wpływ w ogóle na rynek, ale z drugiej to, że te dane są nie w pełni wykorzystane, przez co jeszcze mamy różne zastosowania, które powstałyby i postęp techniczny byłby dużo szybszy niż obserwujemy dzisiaj. Wydaje mi się, że dobrze to chyba Aldrin powiedział, jeden z tych kosmonautów, którzy byli na Księżycu, że oczekiwaliśmy wszyscy lotów na Księżyc, no a dostaliśmy nowy model iPhone'a, tak? I to dobrze pokazuje, że postęp techniczny mógłby być dużo dalej i moglibyśmy mieć dużo więcej automatyzacji, którą już sobie wyobrażamy, nie wiem, autonomiczne pojazdy, dużo więcej zastosowań, których nie mamy, bo gdzieś tam jest ta wartość danych, która jest nieodblokowana. No i właśnie tutaj jest powiedzmy ten trzeci wątek, czyli ten interes publiczny, że coś musi reprezentować to, co ja właśnie wypowiadam. W sensie to, że możemy mieć lepszy postęp techniczny, lepsze usługi publiczne, to, że możemy mieć społeczeństwo, które lepiej zaspokaja potrzeby większości, no to musi być czymś wyrażane i wydaje mi się, że hasło interesu publicznego wyraża to najlepiej, bo widziałbym raczej ten problem, który dzisiaj jest przedstawiany jako jakiś taki dylemat między właśnie prywatnością, ochroną praw jednostki,
ochroną praw człowieka, a wartością komercyjną, interesem największych platform, swobodą biznesu, wydaje mi się, że to nie jest dylemat i tak naprawdę jesteśmy raczej w trylemacie. Tu jest jeszcze trzeci punkt i między tymi punktami można znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Tym trzecim punktem jest właśnie interes nas wspólny, interes publiczny, z którego gdzieś tam nie do końca może znam definicję, czy chciałbym przedstawić jakąś jedną definicję tego interesu publicznego, ale byłoby nią pewnie właśnie to, że ze wzrostu dobrobytu korzysta jak najwięcej osób i wszyscy są upodmiotowieni w takim systemie. Dobrze, ja jeszcze chciałabym pociągnąć jednak ten wątek interesu publicznego w tej dyskusji naszej, ponieważ po pierwsze wydaje mi się, że może paść takie pytanie, kto definiuje interes publiczny i ono się wiąże też ze słowem, które też pada w twoim raporcie dosyć często i może też poproszę tutaj Jacka, żeby się do niego odniósł. I to jest ten model Nesty, do którego też nawiązałeś, czyli ekosystemu zaufania. I oczywiście to jest taka moja bardzo, powiedziałabym to, diagnoza nie socjologiczna, bo socjolożką nie jestem, ale mam wrażenie, że na przykład w naszym kraju jednak kwestia zaufania jest jakby gdzieś tam podmiotowym brakiem, który może utrudnić wprowadzanie różnego rodzaju innych rozwiązań niż te, które znamy, ponieważ na przykład ten zaproponowany przez ciebie jednak w bardzo dużej mierze opiera się na pewnego rodzaju zaufaniu, którego my po prostu społecznie nie mamy ani jedni do drugich, do siebie nawzajem, brak nam instytucji, którym tak naprawdę ufamy i tak naprawdę zaufanie i zrozumienie technologii jest bardzo niskie. I jak w takim środowisku i z takimi wyzwaniami można jednak myśleć o jakiejś społecznej zmianie, nie tylko społecznej, no bo oczywiście tu mówimy o kwestii zmiany podejścia co do jakby kwestii zaufania, no ale też przed tym, jak rozumiem, albo za tym muszą iść zmiany prawne, przede wszystkim zmiany pewne ekonomiczne, żeby móc inaczej też budować właśnie ten ekosystem zarządzania danymi, czy osobowymi, czy nieosobowymi. Więc jakby jak tutaj to zaufanie się w to wszystko wpisuje? To jest dobre pytanie. To jest, wydaje mi się, rzeczywiście to jest kluczowa kwestia. Ja bym powiedział, że to jest w tym przypadku nie tylko kwestia zaufania, które tam rzeczywiście się pojawia często, ale też takiej stabilności i dojrzałości instytucji publicznych, bo rozumiem, że cała ta koncepcja Janka się rozbija ostatecznie o to, że jeśli zakładamy, że instytucje publiczne są bardziej godne, znaczy zakładamy, że instytucje publiczne są bardziej godne zaufania niż instytucje prywatne, jak rozumiem, dlatego, że nad instytucjami publicznymi mamy demokratyczną kontrolę, ale znowu tak jest nie zawsze i możemy podawać różne przykłady sytuacji, w których myślę, że w Polsce w ogóle instytucje prywatne często się cieszą znacznie większym zaufaniem niż instytucje publiczne i to jest taki kredyt zaufania, szczególnie myślę pokolenia naszych rodziców po poprzednim ustroju, które witały instytucje prywatne jako element tego zachodniego ładu i jakiegoś takiego bardziej stabilno-demokratyczno-zachodniego porządku. I w tym sensie to są też te pewne muldy, na które natrafiają te dyskusje o roli na przykład Google'a, Apple'a, Facebooka, to bardzo ciekawe było teraz przy koronawirusie, no, gdzie mieliśmy pewien dyktat w Europie Google'a i Apple'a dotyczący tego, jak ma wyglądać model zwalczania, znaczy model tego tropienia kontaktów i to budziło duże kontrowersje i Francja chyba do dzisiaj się nie do końca pogodziła z tą decyzją i we Francji to było traktowane bardzo jako coś złego. W Polsce mam wrażenie, że najwięcej emocji to budził sam fakt tego, że rząd wypuszcza jakąś aplikację, bo raczej niewielu osobom się kojarzyło jako coś pozytywnego to, że rząd chce wiedzieć, z kim się spotykasz. Tak? Nawet jeśli się wytłumaczy, że rząd nie wie, że to się nie odkłada, że właśnie, no, mówię, no to jakby w Polsce mam wrażenie, Google z Apple trafi na bardzo taki podatny grunt do tej dyskusji, to znaczy, że byli brani raczej jako przedstawiciele bratniego amerykańskiego wolnego narodu, który dba o nasze wolności, a z drugiej strony jest rząd, który dla połowy kraju jest rządem wrogim i bardzo nastawionym niechętnie do nich. I to jest, mówię, ten problem też istniał i za poprzedniego rządu, gdzie też spora część obywateli potraktowała w ten sposób rząd, jakby to była jakaś wroga, obca instytucja, która ma na celu przykrzyć im życie. Więc w tym sensie to jest problem trochę zaufania, to jest problem takiej jakiejś tam stabilności instytucji, to jest problem właśnie
trochę podejścia do sfery publicznej, do sfery prywatnej. Więc to są moim zdaniem dosyć duże zagrożenia, przy czym chciałem, kończąc tą wypowiedź, powiedzieć, że te konkretne przykłady, które Janek podaje w raporcie, mnie przekonują i o ile miałem mocne takie obawy przy tej części ogólnej, o tyle rzeczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić, że jest sporo instytucji takich jak GUS, takich jak biblioteki, które faktycznie nie są jakimiś obiektami bieżącego sporu politycznego, które te dane przetwarzają, no GUS jest świetnym przykładem, które te dane udostępniają, te dane nie są podważane i w tym sensie wydaje mi się, że składowanie większej ilości danych w takich instytucjach moim zdaniem nie budzi zastrzeżeń, ale faktycznie jest to bardzo delikatny i wrażliwy grunt, na który wchodzimy. Janku, zanim oddam Ci głos, to jeszcze nawiązując tutaj, bo rozumiem, Jacku, że mówiłeś o Protego Safe, przede wszystkim aplikacji tej polskiej. Z ciekawostek takich, przez dwa ostatnie tygodnie nikt nie zgłosił w tej aplikacji zarażenia COVID-em, więc jakby absolutnie jakby nagle nie ma danych o tym, kto jest nosicielem, żeby ewentualnie jakby ta aplikacja spełniała jakiekolwiek swoje funkcje, więc myślę, że w ogóle w kontekście zaufania, ale też nie tylko, tu chciałam przypomnieć, że WC Centrum Cyfrowe, Panoptykon, Klub Jagielloński, Instrat przygotowywaliśmy razem 7 filarów zaufania właśnie w kontekście technologii używanych w czasach COVID-a, ale nie tylko w czasach COVID-a, w ogóle technologii wprowadzanych przez rząd i tego, w jaki sposób budować zaufanie społeczne do tych technologii. To polecam, za chwilę wrzucę linka osobom zainteresowanym, ale Janku, daję Ci mikrofon. Bardzo mi się spodobało to, co Jacek powiedziałeś, że biblioteki GUS jeszcze nie są przedmiotem sporu politycznego i tak sobie pomyślałem, o cholera, to jest już całkiem mało instytucji publicznych, które rzeczywiście są po prostu w jakimś takim neutralnym gruncie, gdzie możemy przekazywać im kolejne kompetencje. I rzeczywiście chyba tak jest. Mi się wydaje, że bardzo ważnym elementem tego budowania, tego zaufania jest jednak to, że jeśli my budujemy tą wspólnicę, to z drugiej strony wgląd w nią, transparentność, jakieś współzarządzanie, i to też w tym raporcie było cały czas wspomniane, musi być przekazywane na ten niższy stopień. To znaczy wyobrażam sobie, że jeśli to jest wspólnica danych, która agreguje dane też na przykład od spółek użyteczności publicznej, takich miejskich, no to szefowie tych spółek też powinni móc siedzieć i się wypowiadać w jakiejś radzie, a nie znowu będzie to tylko instytucja, którą zarządza na przykład sam włodarz danego miasta. Jeśli to jest instytucja z danymi zdrowotnymi, to wyobrażam sobie, że każdy powinien mieć jednak aplikację albo jakiś panel online, taki po prostu przez stronę internetową, gdzie może na przykład wybrać, w jakim dostępie chce pokazywać dane przykładowo. Czy te dane w ogóle mają być udostępniane wszystkim, czy na przykład mają być nieudostępniane jakieś dane najbardziej wrażliwe, na przykład podmiotom komercyjnym. Że musi być jakiś taki element współzarządzania i wydaje mi się, że też coś, co opisywaliśmy w raporcie w ubiegłym roku, w raporcie Kooptech w Instracie, że istnieją przykłady udanych i takich nawet liczących dziesiątki tysięcy członków spółdzielni cyfrowych, które są zarządzane na poziomie globalnym. Dużymi przykładami jest chociażby Stoxi, które ma tam miliony dolarów przychodu i jest taką cyfrową spółdzielnią zrzeszającą fotografów i fotografki, artystów, którzy takie stokowe zdjęcia, takie, wiecie, ogólne takie zdjęcia i klipy wrzucają do internetu, ale wspólnie zarządzają całą platformą i rozwojem. Więc nie wydaje mi się, żeby tutaj technicznie była jakaś duża przeszkoda, żeby podmiotowo traktować obywateli, którzy mieliby coś do powiedzenia o zarządzaniu tymi danymi. Tylko taki model może zbudować jakiś kapitał społeczny w Polsce, bo rzeczywiście mamy z tym i to te kolejne diagnozy społeczne, kolejne te raporty pokazują, że to jest cały czas duży problem i musimy przyznać, że to jest problem, który stoi w ogóle na drodze jakiegoś większego rozwoju naszego kraju. To znaczy my nie wyjdziemy z pewnej pułapki rozwojowej, jeśli w pewnym momencie nie zbudujemy kapitału społecznego na tyle, żeby bardziej sobie ufać. Bo alternatywą dla słabego kapitału społecznego są po prostu większe represje ze strony państwa, silniejsze służby mundurowe i bardziej opresyjny system sądownictwa. To jest jedyna alternatywa, która pozwala
budować poczucie, że ja mogę ufać tej drugiej stronie, że nie wiem, nasza umowa zostanie dochowana, ponieważ wiem, że w razie gdyby co, to policja zawinie tę osobę o 5 rano i trafi do więzienia na 20 lat. I te dwa modele, w którym ufamy sobie, bo wiemy, że ta osoba tego nie zrobi, albo wiem, że ta osoba tego nie zrobi, bo czeka ją ciężka kara, no są jakimiś dwoma alternatywami. I wydaje mi się, że w ogóle teraz w tym okresie takiej neoliberalnej polityki gospodarczej wiele państw staje przed podobnym wyborem. Dużo z nich wybiera jednak ten model taki, im bardziej jesteśmy jednolici, im bardziej będziemy mieli no, jednak silne służby, represyjne służby i tak dalej, to będziemy mieli sprawną i taką działającą bez żadnych zahamowań gospodarkę. Mi się wydaje, że alternatywą jest właśnie to, że budujemy jakieś zaufanie w społeczeństwie. I być może te dane cyfrowe są takim elementem, bo zauważmy, że teraz, gdybyśmy naprawdę od jutra chcieli robić te wspólnice danych, chociażby w sektorze zdrowia, który wydaje mi się jest takim, no, wszyscy czujemy, że tam bardzo łatwo jest zyskać dużo, bo dajemy te dane od razu ludziom, którzy testują algorytmy AI, na przykład wykrywające szybciej raka płuc, tak? Procesujemy setki tysięcy zdjęć płuc Polaków, jeszcze szybciej wykrywamy raka, jesteśmy w stanie tą diagnostykę robić praktycznie od ręki i tam współczynnik błędu jest jakiś marginalny. Więc widać ten zysk od razu. Możemy to zrobić, ale żeby te dane były przekazane, no to zgodnie i z RODO, i z prawem pacjenta, no pacjent musi wyrazić zgodę. Więc właściwie od samego początku, żeby stworzyć tą wspólnicę, musimy wyjść do Polaków i Polek masowo i powiedzieć im, słuchajcie, musicie wyrazić swoją zgodę. Więc tylko tworząc jakiś taki projekt publiczny na skalę całego państwa, jesteśmy w stanie zaangażować ludzi, którzy będą chcieli powiedzieć, tak, chcę, żeby poprawiła się jakość służby zdrowia. I po raz pierwszy ludzie będą mieli szansę nie tylko wyrażać swoje niezadowolenie, ale powiedzieć, OK, wyrażam swoją zgodę, wierzę, że to będzie bezpieczne i wierzę też, że dzięki temu za parę lat no nie będę musiał czy musiała stać w tej kolejce, bo system diagnostyki, prewencji będzie znacznie lepszy. Wydaje mi się, że to jest jakaś taka uczciwa oferta, którą instytucje publiczne mogą złożyć w naszym systemie. Czy to się uda? Nie wiem, ale to jest trochę, to jest właśnie też powód, dla którego bardzo fajnie, że Polski Instytut Ekonomiczny będzie prowadził to badanie, bo przekonamy się za chwilę, czy jest na to właściwie jakaś szansa. Myślę, że też w kontekście zaufania dochodzimy też do kolejnego słowa klucza, które pada zawsze w każdej dyskusji o tematach cyfrowych, czyli jednak nie unikniemy edukacji. I to takiej edukacji na bardzo różnych poziomach. Ja już nie chcę otwierać tej puszki Pandory, ponieważ to jest niekończąca się dyskusja, ale myślę, że po prostu tej jej nie unikniemy. Jakby zaufanie to jedno, ale też kompetencje cyfrowe, jakby kwestia zrozumienia tego, jak zarządzane są dane, co z danymi można zrobić też, ponieważ nie oszukujmy się, świadomość społeczna na temat danych osobowych jest nadal, powiedziałabym to, na bardzo niskim albo takim raczkującym poziomie, a już co dopiero świadomość tego, jaką ekonomiczną wartość mają dane i co dalej z danymi można robić. I to jest zupełnie inna też historia i myślę, że tutaj też będzie dużo po prostu do działania w tym temacie, zanim systemowa zmiana jakaś będzie możliwa. Jest już 55 po 11, więc myślę, że najwyższa pora oddać głos uczestnikom i uczestniczkom naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo mnie cieszy, że trwa debata i dyskusja już na czacie. Cieszy mnie to, że już się udało połączyć Kronikę z Mozillą, więc to są największe sukcesy takich webinarów i spotkań w przestrzeni wirtualnej. Jak się uda kogoś połączyć, to naprawdę nas bardzo cieszy. Ale pytanie, czy ktoś z Państwa obecnych tu na naszej sali chciałby zabrać głos? Najchętniej byśmy kogoś zaprosili do włączenia się z kamerką i albo zadania pytania autorowi raportu, albo niezgodzenia się z którąś z tez przez nas tutaj zaprezentować. Wiesz, Natalia, my też tutaj na czasie, więc czy powinniśmy na nie odpowiedzieć. Dobrze, zacznijmy w takim razie tak, chyba że ktoś by chciał się też włączyć, nie wiem, czy Weronika, czy Maciek, gdybyście chcieli zabrać głos, ale możemy też po prostu te pytania, które już są na nie powoli odpowiadać, a proszę dać znać, jakby ktoś chciał się włączyć w dyskusję właśnie z mikrofonem i kamerą, to umożliwimy taką też opcję.
Dobrze, to może zacznijmy, to może ja będę po prostu głosem tych piszących jak na razie, a będę cię, Janie i Jacku, prosiła o komentowanie, będę was prosiła o komentowanie. Czy Platforma Przemysłu Przyszłości nie jest dobrą platformą, by umiejscowić tę koncepcję? Jednostka budżetowa już jest, chyba też te tematy ma w podstawie działalności. Pytanie od Weroniki Kuny. Janku, rozumiem, że taki pomysł nie... nie znalazł się w twoim raporcie, jak się tym odnosisz? Nie znalazł się. Uważam, że jest bardzo fajny i o Platformie Przemysłu Przyszłości w starym raporcie Kooptech pisaliśmy, że być może powinna w to inwestować. Wydaje mi się, że Platforma Przemysłu Przyszłości bardziej ma na razie taką intencję edukować przemysł w zakresie rozwiązań 4.0, więc bardziej tak edukacyjnie wymiana wiedzy, ale uważam, że z powodzeniem mogłaby stać się na przykład wspólnicą danych przemysłowych, gdzie mniejsze podmioty, na przykład w branży, powiedzmy, meblarskiej albo w branży motoryzacyjnej, mogłyby agregować swoje dane, chociażby jeśli kupują te same maszyny, to znaczy ramiona robotów na przykład, tak? Więc mogłyby agregować te dane, żeby na ich podstawie próbować przewidywać lepiej, kiedy ramię robota się na przykład psuje, tak? Czyli takie typowe IoT, sensory w fabrykach i tak dalej. W ten sposób być może powstałyby jakieś polskie przemysłowe patenty dotyczące wykorzystania tych robotów, a nie byśmy cały czas byli tylko odbiorcą kupującym technologię. Dzięki. Ja skomentuję może to, co napisał Grzegorz Zajączkowski, który wspomniał bardzo słusznie o projekcie Kronika, który, jak rozumiem, rusza już za chwilę, czyli projekcie agregującym dane instytucji kultury i udostępniającym zasoby instytucji kultury. I tak ten przykład nie znalazł się w raporcie Jana. I w ogóle mam też takie przemyślenie, że w kontekście zasobów dziedzictwa kulturowego My gdzieś tam dopiero na ostatnim miejscu myślimy o tym jako o danych w ogóle, ale to też jest historia na przykład o Unii Europejskiej, która w kontekście reuse'u na przykład włączyła dane instytucji kultury pod definicję informacji sektora publicznego dopiero na którymś tam etapie zmian legislacyjnych, więc jakby to też pokazuje tak, ale to jak najbardziej słuszne, że jakby oczywiście takie dane, powiedziałabym to przemysłowe, dane medyczne, to jest jedna strona tego medalu, ale też są, powiedziałabym to, dane kulturowe dotyczące właśnie obiegów kultury, dotyczących zasobów dziedzictwa, same też zasoby oczywiście też są danymi, które należałoby wykorzystać i myślę, że przyjrzymy się z chęcią Kronice bardziej, jak ona tylko ruszy i już będziemy widzieli, na jakiej podstawie i na jakich zasadach działa. Padło też słowo harwester, to może ja nie to by się pozwolę odnieść, czy wspólnica to dobra nazwa na harwester i czy jest harwesterem, ale to mi się harwester jednoznacznie kojarzy, więc... Z tego co rozumiem, harwester to jest po prostu coś, co agreguje inne dane, więc ja bym powiedział, że to nie do końca jest ten wątek, bo tutaj nie agregujemy danych otwartych, tylko raczej, też w pewnym sensie agregujemy, ale raczej dane, które przekazują różne podmioty. Natomiast to pytanie od razu bym połączył z pytaniem Anny. Pod jakim terminem funkcjonuje wspólnica danych w przestrzeni anglojęzycznej? Też w raporcie o tym wspominamy, że jest kilka modeli, które są rozważane za granicą i testowane, czyli tak, kooperatywy danych, data co-ops, trusty danych, data trusts i europejskie data spaces, czy common data spaces. I oczywiście jest jeszcze Data Commons jako w ogóle jeszcze koncepcja. Wspólnica danych to jest nazwa wymyślona przeze mnie, ale myślę, że jest znacznie lepsza niż kalki z języka angielskiego. Jeśli do czegoś jest najbardziej podobna, to powiedziałbym, że jest właśnie swego rodzaju polskim odpowiednikiem Data Commons. Też ja jakby w badaniach, którymi się zajmuję na Koźmińskim, przyjmuję trochę, że takim wiodącym frameworkiem dla twórców tego typu instytucji powinny być zasady, które noblistka z ekonomii, są drogą jedyna kobieta noblistka z ekonomii, co jest trochę żenujące, czyli Elinor Ostrom, twórczyni całego frameworku zarządzania wspólnymi zasobami, no ona właśnie dużo pisała o commons i to, co stworzyła, to jest właściwie teoria commons, dóbr wspólnych.
I w teorii dóbr wspólnych mówi się wprost o tym, że dobra wspólne nie są do końca dobrami publicznymi, bo jeśli ktoś będzie za bardzo ich używał, no to one, to będzie taka tragedia wspólnego pastwiska, czyli wspólne pastwisko będzie zjedzone, nie zdąży się odnowić. Więc takie różne wspólnotowe systemy, niekoniecznie państwowe, ale właśnie publiczne, wspólnotowe systemy zarządzania tym, żeby tak sensownie się odtwarzał ten wspólny zasób, one właśnie należą do takich teorii dóbr wspólnych, czyli tych commons. I jest duża dyskusja na temat tego, czy i tu wracamy trochę do tego, co Jacek mówił, czym są dane i jaką wartość mają dane. No i jest trochę taka dyskusja, że skoro dane można replikować bezstratnie, tak, po prostu kopiować, każdy może mieć kolejną kopię, nikt nie stracił wartości tej swojej kopii, bo każdy ma identyczną kopię, no to, że to są dobra, idealne dobro publiczne, każdy może go mieć, ile tylko go zechce. Ale nie do końca tak jest, bo dane mają swoją jakąś tam przestrzeń, taką wartość temporalną, tak? Znaczy mają znaczenie dzisiaj, bo ja dziś coś polajkowałem albo dziś coś obejrzałem, więc jeśli minie 10 lat, to wartość tego, co ja dziś obejrzałem, jest bardzo niska, więc trzeba regularnie ode mnie zbierać te dane. I teraz, jeśli się je regularnie zbiera, no to jest jakiś system, społeczeństwo, gospodarka, żywi ludzie i to oni wytwarzają te dane. A skoro tak, no to jakaś wartość tych danych, która jest z nich tworzona, musi wracać do tego społeczeństwa, żeby oni mogli dalej wytwarzać te dane. No więc jednak to jest jakiś system zamknięty takiego dobra wspólnego. Stąd odpowiadając skrótowo, powiedziałbym, że wspólnica danych najbliżej jest do angielskiego data commons, ale w pewnym sensie jest podobna do europejskiej koncepcji common data space. Jeśli mogę tu od razu odpowiedzieć, przechodząc też do tego common data space, odpowiedzieć panu ministrowi na właśnie koncepcję tego, że rozwija się teraz European Health Data Space. Rozmawiałem z ludźmi z tego dyrektoratu DigiSante, którzy się tym zajmują i niestety ich wizja na razie jest taka, że to będzie takie europejskie repozytorium naukowe, gdzie naukowcy z przestrzeni medycznych, zdrowotnych, z tego obszaru będą mogli wrzucać wspólnie swoje papery, dane źródłowe do danych badawczych i tak dalej. I no niestety oznacza to, że to nie będzie raczej przestrzeń, do której ja, mając na przykład Fitbita, tak, albo Apple Watcha, mogę żądać przeniesienia wszystkich danych od Apple'a do takiej europejskiej przestrzeni. Na pewno można przekonywać Komisję Europejską, żeby w tym kierunku szła i wtedy byłaby to taka europejska wspólnica danych, ale to wymaga jednak jeszcze jakiegoś większego nacisku ze strony no, nas, społeczeństwa. Tutaj będę teraz przekazywała gratulacje dla autora raportu, na przykład od Macieja Gronia z NASK-u, który już musiał uciekać i właśnie który wspomina też o tym, że już nie pytamy się, dlaczego musimy otwierać dane i na przykład dane naukowe albo artykuły naukowe, ale tak naprawdę pamiętajmy o tym, że to też była bardzo długa dyskusja na poziomie zarówno jakiejś właśnie edukacji, kompetencji, zrozumienia tematu, zarówno wśród samych naukowców, którzy zostali powiedzmy to przymuszeni do tej otwartości, ale też również na poziomie regulacyjnym i tego, w jaki sposób to wprowadzić. No i też na przykład teraz Horyzont 2020 w swoich założeniach ma pełną otwartość produktów naukowych, które powstają w ramach tego projektu. No to jest efekt pracy naprawdę i nacisków właśnie ze strony społeczeństwa i ze strony osób myślących o tym, że jednak ta otwartość jest wartością pewną społeczną wieloletnich działań. Więc też myślę, że te wszystkie zmiany, o których my tutaj rozmawiamy, one gdzieś już powoli zaczynają się dziać. Tak jak wspominałeś, są pewne przykłady funkcjonowania na przykład kooperatyw cyfrowych czy pewnego innego podejścia do zarządzania danymi. Jednak to są dopiero jednostkowe przykłady, które gdzieś tam zaczynają przybijać się do świadomości publicznej i większej debaty społecznej. Ale tak, przekazuję gratulacje od Macieja Gronia w takim razie. Jest pytanie od pana Jana Binczyckiego, bardzo przepraszam, mam dosyć małe litery za przekręcenie nazwiska. Proszę więcej wskazówek dla bibliotek jako elementu tego systemu, więc Janie, jak widziałeś właśnie rolę tego typu instytucji publicznych w tym systemie, jakbyś mógł rozwinąć ten temat? Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że w pewnym sensie ten pomysł bibliotek w ogóle zrodził się właśnie w Toronto, gdzie Google i DeepMind próbowali zbudować taką dzielnicę, nie, przepraszam, Google i
Sidewalk Labs, tak nazwali ten projekt, próbowali zbudować taką dzielnicę, która miała być totalnie cała w monitoringu, cała w sensorach, miała być taką super dzielnicą nowoczesną przyszłości, no ale miało być też tak, że to do jakiegoś repozytorium Google'a wszystkie dane spływają na temat tego, co robią ludzie w tym mieście, łącznie z twarzami, jakby wszystko. I no, dużo protestów społeczeństwa obywatelskiego doprowadziło do zakopania tego projektu, ale jednym z takich ostatnich pomysłów było, że dobrze, nawet jeśli zgodzimy się na te wszystkie sensory, to w takim razie musi być tak, że one trafiają do jakiejś instytucji publicznej i pomysł był taki, że żeby nie tworzyć nowej i skoro i tak to ma być cała dzielnica miasta, to najprościej i najlepiej będzie wykorzystać bibliotekę publiczną w Toronto, po prostu główną bibliotekę miasta. I pomysł był taki, żeby rzeczywiście wydzielić element tego repozytorium po prostu serwerów biblioteki i na nich składować dane z tych wszystkich źródeł i udostępniać je różnym podmiotom, które do biblioteki się mogą zgłaszać, pytając, czy mogą mieć dostęp na przykład do danych o ruchu ludzi na ulicach, żeby móc opracować lepsze połączenie jakieś tam autobusowe, albo sprawdzić, w których godzinach, gdzie, jak dużo kupowanych jest na przykład przekąsek i kawy, żeby stwierdzić, które punkty w dzielnicy mogłyby wymagać postawienia osobno jeszcze jakiegoś biznesu, dzięki temu odciążyć ten ruch. Jest taka próba trochę zbudowania tam dzielnicy idealnej. Jak biblioteki mogą się w to włączyć? Nie wiem, czy w mniejszych miastach tych danych w ogóle miejskich będzie odpowiednio dużo do tego. Natomiast jeśli są w mieście inwestycje prowadzone, na przykład w wodociągach, w inteligentne liczniki, które zbierają dane na temat tego, gdzie jest jakie zużycie wody, jakie jest ciśnienie w różnych elementach całej infrastruktury. Jeśli na przykład są inteligentne liczniki energetyczne, czyli tak jak powiedzmy Innogy tutaj w Warszawie montowało na szeroką skalę, są na bieżąco zbierane dane na temat tego, jakie jest zużycie energii w danych pomieszczeniach w ogóle, w danym gospodarstwie domowym, no to te wszystkie dane mogą być trzymane przez te odpowiednie instytucje, ale jeśli one zostaną zebrane razem, to będzie dało się wtedy coś więcej powiedzieć na temat ogólnie tego, co się dzieje w mieście. No i oczywiście, gdyby powstały takie regulacje, chociaż nie muszą to być regulacje, ale w wielu miejscach na świecie, choćby w Chicago powstały takie regulacje, że Airbnb, Booking, Uber, Lyft, więc te wszystkie aplikacje, które służą do przewozów albo, czyli są no typowo miejskie, tak, jeżdżą po mieście, korzystają z infrastruktury miasta, albo te, które korzystają właśnie z bazy nieruchomości w mieście, jak Airbnb, że one muszą udostępniać swoje dane bezpośrednio do takiej biblioteki i wtedy biblioteka może udostępniać je na różnych zasadach, żeby na przykład one służyły ludziom, którzy zajmują się badaniem, jaki jest niedobór mieszkań w mieście, jak zmienia się sytuacja turystów, albo na przykład jakie połączenia autobusowe mogłyby być teraz korzystniejsze. To oczywiście sprawia, że biblioteka jest bardziej tutaj takim hostem tych danych niż taką instytucją, która aktywnie wychodzi i mówi, hej, dajcie nam swoje dane, my będziemy je dla was trzymać. Więc wydaje mi się, że taka inicjatywa musi wyjść ze strony włodarzy samorządowych raczej, ale biblioteka powinna być tym podmiotem, który bierze na siebie potem operowanie tym, organizowanie tego, no i też uzyskiwanie jakichś korzyści z tego, że się operuje tą wspólnicą. Dzięki, Janku. Zanim przejdziemy do pytania, Jacku, za chwilę będzie takie pytanie, w którym ci nie pozwolę. Ale ja w ogóle jeszcze chciałem skomentować sam raport, bo w sumie nie miałem okazji do tego w trakcie dyskusji, więc jeszcze chciałem, znaczy trochę miałem okazji, ale jeszcze miałem tam parę zanotowanych przemyśleń, więc ale to może być przy końcu. Tak, bo mam pytanie do Katarzyny, która jest z nami z Mozilla Foundation, czy jednak może chciałabyś się włączyć i nam opowiedzieć trochę, co robicie w Mozilla Foundation w związku z tematem zarządzania danymi, bo wiem, że dzieje się dużo, to daj mi po prostu znać na czacie, czy jest okej dla ciebie. Zanim Jacku, jeszcze do twojego komentarza co do raportu, to padło bardzo ciekawe filozoficzne pytanie od Marka Żółtowskiego, więc może pozwól, jakby super by było usłyszeć obu waszą opinię w tym temacie. Jak wpisać dane, jakie dobro wspólne, publiczne w polityczno-prawne ramy demokratycznych społeczeństw? Czy potrzebna jest jakaś karta, traktat, czy należy to wprowadzić jako zasadę do istniejących regulacji?
Więc to jest pytanie, powiedziałbym to dosyć prawnicze, do ekonomistów. Prawnicze. No jednak tak, więc jak to... Ja bym chętnie posłuchał twojej opinii, Natalio, w sumie na ten temat, bo ja też mam poczucie, że to jest mocno, bardzo prawne pytanie i ja tak jak mówiłem na początku, wydaje mi się, że dane to jest kompletnie coś nowego od strony właśnie ekonomicznej i myślę, że też od strony społeczno-politycznej, ale faktycznie to jest pytanie o to, jak twoim zdaniem na bazie regulacji prawnych na ile to się wpisuje i należy to po prostu wpisać w tradycyjne przepisy, a na ile faktycznie to jest trochę nowy obszar, który potrzebuje oddzielnych umocowań. Ja zanim ja udzielę odpowiedzi, chcesz coś dodać w tym temacie, czy z filozofią przyjdziemy się zmierzyć samej? Ja bym chciał podzielić się tutaj opinią, którą chyba Robert Kroplewski wiele razy wyrażał, że właściwie nie jest nigdzie zdefiniowane w systemie jakimś prawnym, międzynarodowym nawet, do kogo należą dane. W sensie nie ma koncepcji własności danych. I one po prostu należą do korporacji, bo to akurat one je zbierają, ale równie dobrze możemy w tym momencie stwierdzić, że je natychmiast odbieramy i to nie jest tak, że to jest wywłaszczenie, bo prawnie dane nie należą do nikogo. Są, nie wiem, jakoś zupełnie w powietrzu. Właśnie, należą do ich hosta, no dokładnie, należą do tego, kto po prostu będzie je trzymał u siebie. Ten host może argumentować, że to jest jakaś jego własność i że ma wartość ekonomiczną, ale równie dobrze ten, kogo te dane opisują, może powiedzieć, no tak, ale nie, te dane są moje, bo opisują mnie albo moje zachowania i będzie to chyba równoprawna... Ale się przekazuje te dane osobowe, podpisuje się te formułki, więc jest to przekazanie faktycznie temu hostowi, no to jest dosyć klarowne prawniczo, no. To jest tylko, rozumiem, pytanie właśnie o to, co wynika z tej naszej dyskusji. To tracisz też, wiesz o co chodzi, w sensie to nie jest tak, więc jakby to jest bardziej skomplikowana dyskusja, tak. Ale ja bardziej jakby z takiego jakiegoś meta poziomu, w ogóle jak patrzymy w całym naszym projekcie społtechowym na różne obszary regulacyjne dotyczące nowych technologii, no to mam wrażenie, że z prawniczego punktu widzenia stoimy gdzieś tam u progu pewnej dużej, no powiedziałabym też nawet rewolucyjne zmiany i to nie chodzi właśnie tylko o dane, ale chodzi nawet o system pracy i jakby kwestie regulacji, prawa pracy i różnego tego typu tematy, kwestie też ekologii i związane z tym technologie. I wydaje mi się, że prawo gdzieś jakby, prawo niestety wymykają się pewne rzeczy i bardzo trudno jest je uregulować i dlatego też w ogóle potrzebujemy dyskusji o tym, jakiego prawa, na jakim poziomie potrzebujemy. Na pewno też zdajemy sobie sprawę, jak wszyscy jesteśmy, że jednak regulacje na poziomie krajowym tego typu zagadnień, na przykład jak zarządzanie danymi, często nie będą spełniały swoich funkcji właśnie ze względu na transgraniczny charakter przepływu danych. I tak, ale jeśli chodzi o dane osobowe, no to oczywiście jakimś takim punktem wyjściowym dla nas powinno być RODO, które w ocenie wszystkich ekspertów myślę, jest bardzo dobrym aktem prawnym, które rodzi pewne wyzwanie implementacyjne i wdrożeniowe, ale też bym powiedziała jakby nie wina samego aktu prawnego, ale jakby podmiotów, które po prostu są odpowiedzialne za ochronę danych osobowych. Ale jeśli wracając jeszcze do jakiejś takiej filozofii, no to myślę, że dużo teraz gdzieś tam jakiejś takiej wiary i gdzieś tam tej przestrzeni będzie wokół dyskusji o europejskiej data strategy i ewentualnie Data Act, który tutaj komisja Ursula von der Leyen zapowiedziała, że możliwe jest, że taka regulacja powstanie, więc tutaj myślę, że będzie taka przestrzeń na rozmowę w ogóle o danych nie z perspektywy właśnie użytkowników, bo to już mieliśmy po trakcie dyskusji o RODO, wypracowaliśmy pewien konsensus, pewne standardy, to też bardzo ciekawe jest to, jak te standardy chętnie są brane i kopiowane w innych częściach świata, co też pokazuje, że udało się w Europie wypracować coś, co może być wzorcowym rozwiązaniem dla innych ekonomii, dla innych modelów też polityczno-społecznych, ale ta rozmowa właśnie o Data Act myślę, że może być tą przestrzenią, tak naprawdę jedynym momentem, kiedy będziemy mogli porozmawiać o danych jako tej właśnie wartości publicznej, jako interesie publicznym. Więc tutaj bym widziała jakieś możliwość myślenia, ale znowu, tak jak mówię, cały czas my operujemy w takich, powiedziałbym, dosyć sztywnych, 20-wiecznych pomysłach regulacyjnych. Myślę, że tutaj też potrzebujemy pewnej zmiany, tylko że jak wiemy, te zmiany w modelu funkcjonowania prawa są jeszcze wolniejsze niż w modelach zarządzania danymi.
Więc, ale mam nadzieję, że w ciągu najbliższych 5 lat, czy tam 4,5, które zostały w nowej komisji, ta dyskusja jakby gdzieś nas bardzo konkretnie doprowadzi. To znaczy, że nie utkniemy w martwym punkcie, tylko skończymy jednak z pewnym pomysłem w tym zakresie. Więc ja bym chciała coś dodać. Tak, ja chciałem tylko powiedzieć, bo mówisz o tym kontekście i jakby poziomie europejskim i że on jest jakby wiodący i rzeczywiście bardzo dużo też dlatego, że to są międzynarodowe przepływy danych transgraniczne, no to nie da się go uniknąć i on jest bardzo ważny, ale na poziomie krajowym też można zrobić wiele, szczególnie jeśli chodzi o samo powstrzymanie takich najbardziej antykonkurencyjnych, takich monopolistycznych praktyk ze strony tych największych podmiotów. Chociażby tego, jak dane, tu akurat to nie jest o pozytywnym wykorzystaniu danych, ale o wykorzystaniu danych na przykład przez, to są przypadki nie tylko zagranicznych firm jak Amazon czy AliExpress, ale też polskiego giganta e-commerce, jak właśnie dane na przykład handlowe o tym, kto sprzedaje jakie produkty, są potem wykorzystywane przez inną część tej samej platformy, która jest naraz i sędzią w rozumieniu, prowadzi całą platformę i zarazem ma na niej swój własny sklep i w tym sklepie, korzystając z danych o całej reszcie sklepów, który ma jako platforma, no to naraz jest i sędzią, i graczem, że zarazem wie teraz, jakie produkty wprowadzać, jak manipulować ich ceną, żeby wygrywać, więc trochę rzeczy da się zrobić, żeby wykorzystać, żeby zatrzymać nieuczciwe wykorzystanie danych. My to właśnie w Polsce próbujemy robić, proponując Polską Kartę Suwerenności Cyfrowej na gruncie prawa konkurencji, na gruncie prawa istniejącego prawa konkurencji, ochrony konsumentów, na gruncie praw podatkowych. No ale to jest dyskusja i to są rzeczy realne na poziomie polskim, one oczywiście znajdują swoją granicę i za tą granicą jest już poziom Brukseli i oba poziomy moim zdaniem są absolutnie potrzebne. Tylko też musimy pamiętać, że prawo konkurencji tutaj jakkolwiek to jest na pewno skuteczne narzędzie regulacyjne, to jednak wychodzi z zupełnie innej filozofii, to znaczy prawo konkurencji nie jest o interesie publicznym, więc jakby jeśli szukamy jakieś rozwiązania, które by interes publiczny stawiało w centrum, to wydaje mi się, że potrzebujemy tej dyskusji, jaki to byłby model regulacyjny, bo na razie go nie widzę. Więc ja bym chciała zaproponować jeszcze taką kolejność, że teraz dam głos na chwilę Katarzynie Odrozek z Mozilla Foundation, żeby nam przedstawiła, co się dzieje właśnie w Berlinie i nie tylko w temacie zarządzania danymi, a później Jacku pamiętam o tobie i twoich komentarzach i tym zakończyłem po prostu ostatnimi jakby komentarzami do raportu Janka. Chyba, bo nie widzę już większej ilości pytań na czacie, więc Katarzyna, uwaga, próbuję ciebie włączyć, słuchaj. Odblokowuję ci kamerę i odblokuję ci mikrofon. Czy możesz coś powiedzieć? Halo? Cześć, czy słyszycie mnie? O. Tak, cześć, widać, tak, widać. Okej, przesiądę się, jestem pod oknem. Witam wszystkich, a bardzo gratuluję tego raportu, bardzo ciekawy i ten event tak samo, z wielkim zainteresowaniem słuchałam waszych wypowiedzi i cieszę się, że coś się dzieje też właśnie w Polsce pod tym względem. Ja powiem może krótko, jeżeli ktoś chciałby jakby wydać się w głębsze dyskusje, to zapraszam do skontaktowania mnie przez kasia@mozillafoundation.org. My, Mozilla Foundation, zaczyna zajmować się tym tematem, jesteśmy zainteresowani stworzeniem takiej instytucji, która teraz ma taką roboczą nazwę Data Futures Lab, która miałaby po prostu wspomagać rozwój nowych modeli zarządzania danymi, nowych w sensie właśnie w opozycji do tego, co znamy na co dzień z Big Tech, jak zwane. I wspólnice danych, tak jak zostały tutaj opisane, na pewno nas interesują. Patrzymy też na te modele dużo szerzej, tak jak Jan wspomniał, i na Data Commons, i Co-ops, i Collaboratives. Patrzymy też na Personal Data Storage, to są takie rozwiązania na poziomie indywidualnym. Generalnie znajdujemy się w tym momencie mój team zajmuje się jakby takim projektem badawczym, który ma na celu zgromadzenie informacji i takiej zwanej, przepraszam za angielską frazę, landscape analysis, która ma na celu poinformowanie właśnie, w jaki sposób kształtować ten Data Futures Lab, który ma wspomagać jakby ten obszar i ludzi, którzy coś
budują tak naprawdę i jakby infrastrukturę, która ma wspomagać ten obszar, rozwoju tego obszaru, ale i ludzie, którzy budują tak prototypy i instytucje i firmy, które są w ten sposób innowacyjne, właśnie wprowadzają nowe modele zarządzania danymi i patrzymy, tworzymy taką bazę danych, próbujemy spojrzeć na to z bardzo praktycznego punktu widzenia, bazę danych, patrzymy, co się dzieje na całym świecie pod tym względem, dlatego tak pytałam też na czacie, jakie są przykłady może, czy coś się dzieje w Polsce, bo próbujemy na to spojrzeć z jednej strony z takiej teoretycznej, koncepcyjnej, tak jak tutaj ta dyskusja się prowadzi, a z drugiej strony to, co tak naprawdę ludzi motywuje do budowania takich rozwiązań. I patrzymy na to z jednej strony, jeżeli chodzi o agency, czyli nie wiem jak to powiedzieć, bardziej świadome zarządzanie swoimi własnymi danymi i decydowanie o tym, co się z nimi dzieje i czy chce się udostępniać i w jakim celu. Patrzymy na to pod względem też właśnie kto udostępniania takich korzyści z danych i dla celów publicznych, ale i dla celów społecznościowych, na przykład jeżeli jest społeczność takich jak Uber drivers, którzy jeżdżą, prawda, taksówkami, oni mogliby stworzyć taką własną społeczność i wyciągać korzyści z tych danych, które w tym momencie, z których korzysta Uber. Tam są różne aspekty do tego i patrzymy też pod względem tego, jeżeli jest system zarządzania tymi danymi, czyje interesy są w nim reprezentowane i patrzymy na te właśnie trzy elementy i jakiego typu modele już funkcjonują na koncepcyjnym lub prototypowej fazie, które spełniają wszystkie trzy warunki, albo może dwa warunki, albo tylko jeden i w ten sposób próbujemy po prostu patrzeć z praktycznego punktu widzenia, co się już tam dzieje i kogo można by wspomóc i w jaki sposób. I te badania będziemy prowadzić przez następny rok, patrząc też właśnie na system prawny, patrząc na COVID jako taki use case. Będziemy robić takie demand study, właśnie kto tak naprawdę potrzebuje tego typu rozwiązań, czy jest na to zapotrzebowanie. Będziemy prowadzić takie qualitative interviews, przepraszam, czasami brakuje mi polskich fraz, z ludźmi, którzy właśnie coś robią w tym kierunku. Także koniec końców chciałam powiedzieć, że jesteśmy bardzo zainteresowani pracą taką właśnie, którą wykonuje Jan i i Centrum Cyfrowe i tym, co Jacek opowiadał, będzie robił Polski Instytut Ekonomiczny, bo zbieramy, koniec końców chciałam powiedzieć, po prostu zbieramy dużo przykładów, więc bardzo proszę, skontaktujcie mnie przez maila lub przez ten formularz, który tutaj dodałam i będziemy też co jakiś czas publikować takie małe raporty na temat tego, co zbadaliśmy i jak to pasuje to do wizji Mozilla, jeżeli chodzi o zarządzanie danymi w przyszłości. Jakoś to opisałam mniej więcej moim zardzewiałym polskim, ale mam nadzieję, że zrozumiecie. Jutro poćwiczymy sobie w realu. Dokładnie, Natalia jest we mnie. Przypomnij jeszcze maila kasia@mozilla.org, tak? Dobrze? mozillafoundation.org. Mozillafoundation.org i dzięki Kasia i super, że się jakby widać, że się dzieje i że jest jakaś taka synergia między działaniami właśnie krajowymi, które my tutaj podejmujemy i działaniami zagranicznymi naszych partnerów większych, którzy mają większe pole zasięgu i możliwości w tym zakresie i mam nadzieję, że dojdziemy do podobnych wniosków i podobnego pomysłu na to, w jakim kierunku to wszystko powinno się rozwijać. Jacku, tak jak obiecałam, słuchaj, oddaję Ci głos i mam nadzieję, że wiesz, że po prostu będzie to taka wisienka na torcie tego spotkania. Twoje pomyślenia, a Ciebie Kasia już wyłączam i wyciszam. Dziękuję. Jacku, jakbyś mógł swój komentarz do raportu Janka, żeby się odniósł dosłownie w dwie minuty do Twojego komentarza, który też mam nadzieję nie będzie za długi i będziemy kończyli dzisiejsze spotkanie. Dobrze, nie, bo ja po prostu jeszcze miałem jakieś swoje notatki i myślałem, że one pójdą w trakcie tej dyskusji, a dyskusja była krótka dosyć i nakierowana na poszczególne inne wątki, więc ja tylko jeszcze chciałem, to może trochę modelując to w stronę zakończenia naszej dyskusji, ja miałem takie przemyślenia przy tym czytaniu tego raportu, że to jest bardzo ważny temat i ważny problem i ten trylemat jest rzeczywiście ważny i rzadko dostrzegany. Jednocześnie mam takie poczucie, czytając też trochę i śledząc te badania dotyczące danych,
że moim zdaniem na razie ten dylemat nie zaistniał zbyt mocno, to znaczy wynika z badań, że ludzie kompletnie się tymi swoimi danymi nie interesują, nie przejmują. Z różnych badań wynika, że ludzie są w stanie te dane bardzo tanio sprzedać, bo są też takie badania, w których się oferuje podobne usługi z pobieraniem większej ilości danych i z mniejszej. I mam wrażenie, że to, czym my tu rozmawiamy i czym się zajmuje ta bańka, mówiąc, nie wiem, ładnie czy brzydko, cyfrowa, ona jest cały czas, to jest bardzo, bardzo niszowe zagadnienie i w ogóle zagadnienie tego związanych ze spraw z prywatnością. Znaczy, że my jak sobie tu rozmawiamy i mamy poczucie, że ciągle tylko tej prywatność i że to brakuje tutaj tego interesu publicznego, no to z punktu widzenia takiego opinii publicznej to sama ta prywatność jest jakimś tematem w ogóle cały czas nieznanym, niezrozumiałym i cały czas w ogóle to co i w jaki sposób przekazujemy te dane jest bardzo moim zdaniem rzadką wiedzą, bo też o ile takie sytuacje, w których my musimy wypełnić jakiś kwestionariusz są dla nas jasne, ale o tyle sytuacje, w których korzystamy z różnych usług, nie wiem, korzystamy z kart w Biedronce, tak, które zbierają o nas wszystkie dane i o tym, co my kupujemy i 6, nie wiem, czy wiecie, 6 milionów Polaków korzysta z kart Biedronki. To jest, no to jest gigantyczny zasób porównywalny z nie wiem, to były głosy na Rafała Trzaskowskiego w pierwszej turze tych wyborów. I to jest 6 milionów ludzi, z których jestem bardzo ciekaw, ile osób zdaje sobie sprawę, po co są te karty Biedronki, czemu one służą i czemu służą tego rodzaju programy lojalnościowe, że w tym kompletnie nie chodzi o przyciągnięcie, bo większość osób uważa, że to jest przyciągnięcie klienta do sklepu i dzięki temu będzie chętniej tam chodził i kupował. Chodzi wyłącznie o zbieranie danych i o lepsze targetowanie do nas oferty reklamowej, więc mam wrażenie, że my jesteśmy na tak wstępnym etapie, że trudno mówić moim zdaniem o rozszerzaniu tego dylematu, jak ten dylemat jeszcze nie do końca istnieje. I to jest jeden wątek, a drugi wątek, którym w takim razie będę kończył, to jest to, że mam wrażenie, że te pomysły związane z pozyskiwaniem danych prywatnych są fajne, ale one, ja trochę nie wierzę w nie w jakimś takim większym rewolucji, zmieniania paradygmatu i tak dalej, bo ja wierzę w to, że jesteśmy w stanie poprzez odpowiednie regulacje i działania zmusić na przykład niektóre firmy do przekazywania danych do GUS-u jakiegoś typu. To oczywiście będzie trudne, to będzie bardzo skomplikowane politycznie, ale to jestem w stanie sobie wyobrazić, że w pewien sposób, że GUS rozszerzy swój szeroki zbiór danych pozyskiwanych od samorządów chociażby albo od firm poprzez te wszystkie klasyczne kwestionariusze o jakieś dane, które już są teraz zbierane, ale ja nie za bardzo sobie wyobrażam jakiegoś takiego przeformułowania w przeciągu najbliższych lat w Polsce, przeformułowania podejścia do tych danych i zupełnie innego tego poukładania i nazwania. I także z tych powodów, o których rozmawialiśmy wcześniej w tej dyskusji, czyli z tego powodu, że przesuwanie władzy nad tym do sfery publicznej wydaje mi się, że w oczach wielu osób w społeczeństwie jest znacznie, znacznie bardziej niebezpieczne od władzy, dużej władzy firm prywatnych. I dlatego wydaje mi się, że jak najbardziej potrzebne są takie działania, ale właśnie działania, ja bym powiedział, taka bardziej akupunktura, a nie rewolucja. To znaczy, że te działania powinny być jak najbardziej celowo ukierunkowane, ciche, a mniej w takiej konwencji rewolucji, bo to też, co jest ciekawe, co z tych badań wynika, badań dotyczących podejścia do danych, że ludzie, którym, jak było takie badanie, w którym się przekazywało ludziom różne informacje o danych przed pobraniem od nich danych, wynikało, że niezależnie od tego, czy się straszyło ludzi danymi, czy właśnie się mówiło o tych pozytywny sposób, o tych korzyściach związanych z podzieleniem się danymi, to i tak ludzie się nie chcieli dzielić, jak tylko słyszeli o tym zagadnieniu. To znaczy, my na tyle jesteśmy nieświadomi ciągle zagadnień związanych z danymi, że na razie jakiekolwiek mówienie o danych, że my mamy jakieś dane, że się dzielimy danymi, ono raczej powoduje panikę niż jakoś zaufanie i entuzjazm, o którym Janek mówił, że właśnie będziemy się dzielić danymi i to będzie takie patriotyczne. Ja nie za bardzo to widzę, będziemy robić ten nasz projekt, zobaczymy, jak to jest rzeczywiście w Polsce teraz, w 2020 roku, natomiast z tego, co sugeruje literatura i to z krajów, w których jest większy kapitał społeczny, są silniejsze instytucje, to i tak na tyle ta w ogóle dyskusja o danych jest po wijakach, że nie za bardzo wierzę w taki entuzjazm społeczny w najbliższych latach, aczkolwiek też kibicuję inicjatywa w tym kierunku i tu już postawię kropkę, przekażę głos Jankowi. Jacku, przypomnij nam jeszcze wszystkim, kiedy wyniki badania będą, to znaczy do kiedy planujemy zakończyć badanie. Na razie jeszcze nie zaczęliśmy badania, więc ciężko mi mówić, kiedy zakończymy. Okay. Myślę, że na początku przyszłego roku powinny być, ale tak, no to zależy od sprawności naszej w najbliższych miesiącach. Jak tylko będzie wiadomo, to będziemy dawali znać w tym temacie. Janie, jakieś słowo podsumowania albo komentarze do tego, co przed chwilą usłyszałeś?
Jeśli chodzi o ten ostatni wątek, to jakby ja też raczej nie wierzę w rzeczy typu wszyscy ludzie się teraz zmobilizują i masowo będą przekazywali swoje dane. Bardziej wiem, że taka możliwość jest, bo RODO to zapewnia, każdy ma prawo do przenoszalności danych, więc to jest trochę tak, że po prostu pewne furtki już są otwarte, żeby to robić. Inne, tak jak właśnie wymuszenie interoperacyjności, współdzielenia danych regulacjami po prostu na największych posiadaczach danych, no to się jeszcze musi wydarzyć, ale też już jest na agendzie i w Europie, i też różnych ruchów społecznych jak nasz chociażby i organizacji, które o tym mówią. Jeśli chodzi o realną możliwość stworzenia tych wspólnic i tego, czy rzeczywiście to się dzieje, moim zdaniem to jest moment, w którym pora jest już na jakby pilotażowe próby w Polsce. I trochę te trzy propozycje, energetyczna, zdrowotna i komunalna, czy transportowa, bo to pewnie od tego się zacznie, wszystkie te propozycje są bardzo realne i tak naprawdę to jest pytanie po prostu, który podmiot, gdzie najpierw pojawi się jakaś wola do tego, żeby spróbować zrobić tego typu instytucje, zacząć nad tym pracować. Wydaje mi się, że we wszystkich trzech, tak jak rozmawiam z jakimiś interesariuszami, we wszystkich tych instytucjach czuć już, że to jest ważny temat i że można coś takiego spróbować zrobić, więc w pewnym sensie taka akupunktura może się udać. Może się udać właśnie przez precyzyjne zidentyfikowanie, kto może być operatorem, gdzie są główne źródła danych, jak możemy sprawić, żeby właściciele tych danych usiedli do stołu, przekazali je albo bardzo lekką ręką, albo mniej, ale mając na przykład coś do powiedzenia w zarządzaniu dalej tym wspólnym zbiorem. Wydaje mi się, że też dlatego ten raport i to była długa dyskusja tutaj nasza spółtechowa, czy ten raport powinien być napisany tak ideowo na zasadzie po co, dlaczego, jakie są problemy, czy powinien mieć charakter już bardzo techniczny. Ja ten raport starałem się napisać jednak w tym drugim wątku, znaczy napisać bardzo krótko o co chodzi z tymi danymi, jaki jest problem, ale jednak starać się go napisać tak, żeby pokazać, tu są dobre przykłady licencji dla prywatności i poufności danych. Tutaj są przykłady konkretnych wspólnic, które mogą powstać, a to są zagadnienia informatyczne, inżynieryjne, które mogą zabezpieczyć te dane, bo to jest pora, żeby już taki model testować, implementować. Dlatego raport jest też taki trochę techniczny. I od razu dodam, że zakładam, że tam mogą być jakieś błędy i prawne, i techniczne. To jest wiedza spoza mojego naturalnego takiego zakresu, więc jeśli ktoś też chce jakieś uwagi przekazać, powiedzieć coś, zachęcam do wysyłania maila na jan.zygmuntowski@instrat.pl i z chęcią wejdę w dialog na ten temat. Nie nazywałabym tego błędami, tylko to jest jednak taka sfera, czy właśnie regulacyjna, czy sfera, jeśli chodzi o sferę technologiczną, która się dopiero kształtuje. Gdzie szukam tak naprawdę też best practices najlepszych rozwiązań, więc może nie mówmy o błędach, tylko o tym, że są różne pomysły. I tak, Jan maila znajdziecie na czacie i myślę, mi gdzieś tam rezonują te dwa jednak po tej dyskusji. To znaczy, nowych pomysłów jak tej akupunktury, a nie rewolucji, bardzo mi się to podoba, zapiszę to sobie, będę używała dalej, ale gdzieś tam to słowo interes publiczny i zaufanie, myślę, że to jest coś, co jakby wszyscy, jak tu jesteśmy obecni, też jak patrzę na listę nazwisk, która była z nami obecna na spotkaniu, że to są po prostu dwie wartości, które są nam wszystkim bardzo bliskie i pewnie wszyscy będziemy myśleli, w jaki sposób budować ten ekosystem zaufania, tak żeby pewne właśnie, żeby akupunktura była możliwa i żeby właśnie dobrze nazwać ten interes publiczny, co to jest, w jakich właśnie przestrzeniach, w jaki sposób przekonywać ludzi do tego, ale też w jaki sposób edukować ludzi o tym, że inne myślenie o pewnego typu systemowych rozwiązaniach po prostu jest możliwe i jest bardzo potrzebne. Więc ja oczywiście zachęcam do pozostania w kontakcie z nami wszystkimi. Zachęcam do subskrypcji newslettera z Poltechu, zachęcam do tygodnika gospodarczego, zachęcam, nie wiem, czy Instrat ma jakiś newsletter, też coś macie, też zachęcam do tego, do śledzenia strony Instratu. I tak, tak jak prosimy o sugestie, komentarze, uwagi co do raportu, wszystkie z chęcią przyjmiemy, zachęcamy też oczywiście do przekazywania informacji o tym raporcie i o tym spotkaniu dalej. Im więcej osób usłyszy, tym myślę, że ciekawsze będziemy mieli później dyskusję.
I tak sobie pomyślałam, jak zaczęliśmy mówić właśnie o tym, że przyszła pora na wdrażanie konkretnych rozwiązań w Polsce, to mam nadzieję, że za rok, a może najpóźniej za dwa się spotkamy na podobnym spotkaniu, będziemy mogli oceniać, w jaki sposób takie już pierwsze próby i pierwsze rozwiązania, miejmy nadzieję, w tych właśnie ważnych obszarach dla społeczeństwa zaczęły funkcjonować. Więc już możemy zacząć planować takie spotkanie w 2022, powiedzmy. Po pandemii już. Możemy po pandemii. Po której fali? Nie wiem, brakuje mi danych medycznych na ten temat, wiesz, więc tak. Ale dobrze, to już żart na bok. Proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo za obecność w imieniu swoim Jana, Jacka. Panowie, bardzo Wam dziękuję za Waszą wiedzę, ekspertyzę. Dzięki. I za podzielenie się przemyśleniami. I życzę wszystkim bardzo udanego, dobrego czwartku i przede wszystkim miłego zbliżającego się weekendu, bo już za progiem. Więc życzę dobrego dnia i za jakąś minutę kończę spotkanie, więc jeśli ktoś jeszcze... Tobie dzięki, Natalio, za prowadzenie tego. Polecam się na przyszłość. Jeśli ktoś by chciał jeszcze się pożegnać na czacie, to jest ostatnia minuta, zachęcam, a później spotkanie przechodzi do wirtualnej historii i będzie dostępne nagranie, jak już wspominałam na początku. Dziękuję bardzo. Padło, że czwartek to już taki mały piątek, to pani kto jakie ma plany. Dobrze, chyba wszystkie podziękowania padły, które miał. Jeszcze raz dziękuję bardzo, dobrego dnia. Dziękuję. I do zobaczenia.